Ale to jest naprawdę, by chociaż dwie belki sprasował i by dopiero ten sznurek sprzedał, żeby było, że coś zrobione. No nie, tam dojechał na pole od razu, sznurek opylony. Ej, czekajcie, zrobię wam z długą nadzieję, sobie też w sumie zrobię. Spróbuję teraz wejść. Ja ci powiem, jak ciągnik będzie chodził z głosem, to nie wejdzie. No dobra. Jak to będzie działało, to nie wiem. Zbliżasz nam stopy. Nie. Wiecie co? Mam zgaszoną 60 i się na dole rura w sensie. Ale ty paliwo oszczędzaj. Ale ja mówię, mam ją zgaszoną. Nie wejdziesz. Kurde. Krolak. Powiedziałem wam, co zrobiłem. Nic nie zrobiłeś, bo nie możesz wejść. Nie, właśnie, znaczy wszedłem w pliki tam w Steam Apps, nie? I nacisnę i włączyłem dedicated server jako aplikację i coś tam się pojawiło na ekranie. Włączyłem to i wszedłem, myślałem, że zadziała. Ale nie zadziałało. Dobrze, ktoś wziął ten sznurek w końcu, czy nie wziął nikt? No nie, no. Mówiłem, że nie. Nie wiem, w sklepie to teraz pracę, bo mówię, że... Dobrze, już tylko się zapytałem. Zobacz ucznia, jak się zbulwersował. Dobra, to czekaj, to ja mam ten za 80... Nie, to ten za 80 to jest do tej... Ale weź więcej tego sznurka. No to mów. Na końcu ten sznurek jest kruchy. Takie dwie... No... Związane takim paskiem. Za 80 Kurwa. Euro. Tak. Leny, ta prasa większa niż ten ciągnik. Dobra, ile mam... dwie od razu takie, nie? No bo trzeba dwie prasy załadować, nie? Nie, ja załadowałem tą jedną. 96% mam jeszcze sznurka. Patrz, już 4% opierdzielił, no ja nie wiem, co oni robią. Ej, jeszcze na pole nie wyjechał. Gdzieś na lewo, no to nie... Wiesz, gdzie poszedł ten sznurek? Butniki musiał powiązać. Koła druciarstwa. Butnik. Jak na mechanizator w kujawali i nie przykręcił budników. Ty kurwa, jakże się uczył. Skoro już tak ładnie się uczył, to a dzisiaj co? Dzisiaj nic. Zamiast kurwa się brać i maszyny robić, to ty... Ale to dobrze, nie? Oni tam jeżdżą, a my czekamy, kurwa. Luku poza sznurkiem. Adam, a czemu ty idziesz do sklepu? Jedź na pole, ja już jadę. Ja jadę do sklepu. Dookoła pojechałeś? Aha, tam dobra, masz tam bańki do zbuszczania, okej. Okay. Dobra, czekaj, ja muszę tego... Nie jadę tym ZTS-em, przecież to jest taki muł, on się ledwo co rozpędza, będzie stał w krzakach koło kościoła. Żebyśmy go tam nie zarąbali. Dobra, nikt go nie będzie chciał. A czemu on muł? Po 33 jedzie. Kuźma, moje 28 i wszyscy mówią, no szybko i tak jedziesz, kurwa. Bo Jums jeździ wolniej. No Tyson musi, akurat musi mu dawki paliwa muszą się zgadzać. Zawsze no w zeszycie pisze, że codziennie 200 litrów wypali, czy to ciągnie chodzi, czy nie, zawsze 200 litrów wypali. A gdzie jest ten sznurek? A sznurek do belie. Trzymaj się. Karatysz. Zgubiłeś się. To ty się zgubiłeś. O, ja się... O, ścigamy się? Pa. Ja następnym szybciej biegnę niż... Czekaj, będę musiał tutaj wstawić tą muzyczkę z Monty Pythona. O, jedzie. Kurczę, z drugiej strony. Co z drugiej strony, jak coś? Tam zadam. Adam już jedzie, zobacz, aż siwo. A nie, kruchy jeszcze daleko, no. Myślałem, że to kruchy. Czarny dym, białe chmury. Ja papieża to wybrali. Tak, to dobrał, nie? Czerwona 60, czerwona ta. Ty, a te belki tu nasze, czy nie nasze?
Nie nasza. To która? Tam ty są sąsiada, zostaw. Teraz to już kompletnie nie mam serwera. No ładne te belki, ładne. Ładne. Weź Karol tak z ciekawości CZ Cleanerem sprawdź rejestr, czy tam wszystko jest ok. A my będziemy z tego odcinek nagrywać? Czy live'a? Wypania w polu? Tak, jesteśmy wszyscy, to chyba odcinek, nie? No, bo coś czuję, że dzisiaj będzie bardzo wesoło. To? No. Już jest wesoło. Ciekawe, czy nam tak do śmiechu będzie, tak bo będzie wesoło zaraz. Ty już odcinek kręcisz. No już jakieś 15 minut. No to widzisz, już jest wesoło. No. Komu jest wesoło, temu jest wesoło, nie? Jak zwykle, tylko... Proszę. O, sznułek. Jak zwykle moja wina. Wszyscy będą mieli. To was zostawić na chwilę, to... Ty, jak to się robi? Jeszcze, jak się ładuje ten jeszcze 40 minut. Tam musisz załadować i potem wsiąść do 60 i go wcisnąć, żeby działał. O, kolejny deluxe. Zamknij pojemnik, nie? Nie, nie, zetką, żeby się ten załadował. No to mam, otwórz, tylko i zamknij. A nie masz, albo nie, albo R-kom, o, R-kom, żeby się załadował. O, jest, jeszcze jeden. Dobra. O, ja mam 4. Dobra. Wszystko CC Cleaner ma dobrze. Mhm. Fajne łogi na tłoki. Dobra, dawaj, jedziemy. Rzutam kostkę, już jest. A najlepszy... Adam dojechał, czy nie dojechał? Kończy. Wiecie, ile mi szynka do bel zeszło? Już 86% mam. Oszukujecie, tam na lewo też nurek jest. Ja już, kurde, prawie raz koło. A mnie tam nie ma. Dobra. Prawie raz koło i 1% tylko mi ubyło. No to nie oszukuję. Ty, dobra. Ale najlepsze jest to, że miałem 86, już mam 85. No bo to jest uczeń. Uczeń, stój! Palota ma. Coś ty nie przyczepił. Siadę do tego ciągnika i bierz się za robotę, a nie tylko się dobra. Na derwu stoisz. Jest... Ej, musisz nas zrobić. Gdzie ten? Gdzie ten stuk stawiamy? W polu. Tutaj gdzieś w krzakach? O tu? W polu tam, gdzie są te baloty. O tam? Po tamtej stronie? No, czemu nie? Nie, po tamtej stronie za daleko, co byś? No, a co byś zimą robił? Ty, czekaj, ale tu ma być rzepak. Będziesz po rzepaku jeździł zimą? No, a tak tutaj nad brzegiem i tyle. O tu, przy torach. Tu gdzieś przy torach, albo tu jeszcze trochę, bo tu jest więcej mięsa przy torach. O, może być tu. No. Bo tu się da przejechać przy torach. Jak PKP Internet przeleci, to kurde, ten stuk wyleci. Może nie, tak szybko nie jeżdżą. Bo mają tory, bo tory były złe. Dobra, stawiaj. I tory też były złe. A jeździcie obok siebie, żebyście... No właśnie. Można było ten zbierać za chwilę. No, bo tak po jednej belce, to nie będziemy jeździć w tej nazwie po tym polu. To my idziemy do krzaczków tam napić się. No, chodź do cienia. Few moments later. To był ładunek bardziej bliżej torów, nie? Żeby był, czy pola? Pola. Bo to na torach, żebyśmy się nie zawiesili, jak będziemy je później zabierać. A teraz jak będziemy robili? Jeden będzie ładował, ty przyjeżdżasz tu gdzieś z boku, kładziesz i drugi do stogu wkłada, czy co? No zobaczymy, jak się będziemy wyrabiali z tym ładowaniem. Może no i tak. Albo jakby było szeroko, no to jedną stronę ja ładuję, drugą z Typhon. No. I wtedy byś mógł dwie przyczepy targać. No to mogę i targać dwie przyczepy, to nie problem. Poczekaj, zaraz odczepimy to. To ciekawe ten, bo ja nie mam obciążników na kół. Czy dam radę belkę podnieść? Belka raczej tak. Się wybrali do ładowania. Nie no, Wojtas to ma obciążniki na kołach. Ty, ja łyżkę z wapnem jak 1000 litrów podnosiłem, to pamiętasz co się działo? Musiałem sobie naturalnie się pokup, a nie dobra. Już się bałem, że nie jest ustawione w przyczepach. Jest, zaczep, jest.
Od której strony bierzemy? Tu ciebie będę, czy tam gdzie ten? No nie, Adam? We dwóch niech jeżdżą. To wiesz, żeby trochę poczekamy jeszcze może? Idziemy tam w cień na razie. Ja nie wiem, gdzie Adam jest, to tam. No po drugiej stronie. Adam od lasu idzie. A ja od drogi. I potem siebie nie widzą, ja nie wiem, gdzie zaś ten. Nie, idzie chyba lepiej po prostej ścianie, nie? Ja tylko sprawdzę, czy ten, czy podniosę w ogóle belkę. Poczekamy, niech na wiozą mi tyle. Parę presują mi. No jak będą jeździli koło siebie, to nie będzie ten, lepiej szło. No dawaj, dawaj, nie wstydź się. Łe, nalajcie. Belka, no pewnie. Nawet go nie ruszę. Ale dobra, to czekaj, to oni muszą tu więcej tych belek narobić, bo to szkoda no, jeździć to... i paliwo wyjeżdżać. Właśnie, za mało miejsca tu jest. O, ten no słomę sobie na bronę widły. A nie, jakbyś włączył. Włączył, to by było lepiej. Ja myślę, że to jest problem, że ja z niedopróżnioną jechałem. Z kim my pracujemy? Jak ją opróżnię, to myślę, że lepiej byś zbierała to. Matko święta. Ty, ale będzie tych walek tu trochę. Będzie, będzie. Dobrze, że mu powiedziałem, bo by do połowy pola dojechał. Ty i znowu jedziesz nie tędy, co trzeba. Co? No ty. I było mówione od lasu. Od lasu, żeby jeździć. Nie no, ja mówiłem, że jeżdżę od drogi. No to jeździ. Ja cały czas mówiłem, że od lasu. Ale będzie po lepiej ładować, jak będzie tutaj więcej belek za jednym zamachem. Po prostu, tam od prostej ściany. Ja pojadę i Tyson. Widzisz, ty dawno cię będę nie byłeś. Uczyń zobacz, jaki już pojętny. Już nie ma, trzeba mu nic mówić, on już wie co robić. To ja pierwszy zacząłem. No. No gdzież ty pierwszy zacząłeś? Pierwszy zaczął ten, Adam. No ale ty sznurka nie miałeś. Ej, ale muszę powiedzieć, że ten nowy Deluxe jest ładniejszy od tamtego starego. No ładnie, nie? A to kolory chyba, nie? Kolorek. Znaczy się, ja lubię czerwone ciągniki. Nie, no takie oryginalne, był no taki 10-4, to kunia. No bo to jest 85 stara, no. Dlatego na takim kolorze jest. Akurat jest jedna taka i... Ty, a czekaj, a to jakaś oszukana jest ta dziesiątka. Czemu? To taką maskę będzie miała? No stara. 104. 104. A opuść tura. O, masz szczęście. A czemu? Myślałem, że lampy urwiesz. Nie, wycyklowany. Ty, ja właśnie, czemu ona ma lampę po bokach? No właśnie. Ej, dobra, ale cię jest stuptą chyba. Nie, Adam przejechał. No właśnie. Co tu usypał taki stuk? No pizon jak się zapchał, nie? Trzeba było przystanąć, z dupy wyrzucił. Mm-hmm. Zobaczymy, czy ktoś ten... Czy stanie ktoś tą... Gdzie ty? W którym miejscu masz stuk? Jedź, nie dopytuj się, jedź po prostu. Ty masz jechać, a nie... Powiem wam, że ci od tych... Nie wiem, to jest chyba kwestia ciągnika, jakim jeżdżą, bo to nie ogarnięci w tych 60-kach są. Poczekaj, bo mnie jeszcze więcej alkoholu niż krwi płynie w organizmie. No. Po tak długim urlopie wygląda, żebym profesjonalnie podszedł do sprawy. No, wypadałoby. Widział się, jak go podniosło? Ty urwiesz... Ale ja się nie zatkał. Bo urwiesz podbierak. Oj, chłopak nie da się podczas stronę kumpana. Wiemy. Może dlatego, że... Nie wiem, ta praca jakoś do mnie nie przemawia tak to rozwijająca. A bo trzeba się zatrzymywać, nie? No. Ja nie umiem tak przerywać.
jeszcze jakbyście tak jeździli jeden za drugim, tam z 10-15 metrów, to już by było w ogóle bajeczka. No, ale... a wyżej... tak, zaraz się stuknął. Stuknął się, dokładnie. Zwijanie tutaj mam. Ale jak... no, ale zwijanie zostawiłem rząd. No, jak on Adam jedzie ten, tym, no to on zaraz po siebie nie wjedzie, tylko w następny. No, ale to co drugi ja jadę. No dobrze, ja o tobie mówię, że ty okej, ale mówię Adam. Zostawił ci. No jak ty możesz wjechać jeden obok siebie? No ciężej będziesz miał, nie? Lepiej przyjechać jeden dalej. Bez kitu wszyscy się skupili nagle i cichutko siedzą. Żeby nie popełnić tego. To w tych 60-tkach to się domyślam, że po prostu mogą nie słyszeć, co się dzieje. Oni sprężynki słuchają. Ping, ping. Jak ci się będę sprężynka podoba? A ja nie słyszę żadnej sprężynki, ja wiesz do tego? Tak. Nie słyszę gry. A no tak. Tak też może. Oj. O kurde, tu muszę coś wstawić. Co tam się zrobiło? It was at this moment that he knew. He fucked up. No zobacz, przedni napęd zablokował. Czekaj. Oj. Zara, poczekaj, zrobimy. Co, ładnie się kuleją? Ładnie. Dobrze są potem. Ładnie, ładnie zwija. Ło, ale jak dwie wezmę, to podwija tyłek do góry. Bo krzyżników nie masz. No mi też delikatnie tak jest za wysoko. Buju jest. Z dwiema belkami. Szczemagę fajnie. Mówisz, że ryzykujesz? O! Chyba nie da rady, nie. Nie podniósł. Nie no, już trzy to za dużo. Z dwiema się cyrki dzieją. No to w sumie od razu go podczepię, tu drugą przyczepę i już. No i tu się przyda? No. To ja mam przemyślane. It was at this moment that he knew. He fucked up. Przyszłościowo. Jak jedziemy tam od końca tutaj? Do początku? Wszystko jedno, jak wolicie. Tak, to będzie chyba najlepiej. Od końca do początku. Po ile rządków bierzemy, Tyson? Tu 4? No ile tu jest? Raz, nie, dwa. Nie wiem, tak jest. Tutaj jest. Dwa i dwa jakoś. Tam jest więcej. No krócej już będzie tam podjeżdżał. Czy ktoś mi jest w stanie wyjaśnić, dlaczego te przyczepy się suwają? Nie wiem, może że masz pasy albo coś? Cholera wie. Są te prawa fizyki, a nie działają. Tamingowe. No tak. Belka jest ciężka, daje ciśnienie na koło. Koło czuje, że ma belkę na sobie. I mówi nie będę tej belki trzymać i odjeżdżam. Tak to sobie wymyśliłeś. Nie muszę podjeżdżać, przyczepa sama pode mnie podjeżdża. No. Czekaj, ile tam tych belek jest? Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8. 6. Możemy załadować jedną i zostawić. Dokładnie, tak samo, tak mi się wydaje, że tak trzeba robić. Że będzie gotowa, żeby ją ściągnąć. Wyspę. Więc w sumie tak dużo tej słomy nie ma, jak się spodziewaliśmy. To praktycznie trzy belki dziennie, nie? Idą do ścielania. No, wystarczy, tak? Mamy 9, 18, 36. 36 razy, no 100 belek, tak? No ale jeszcze kostkę mamy. No, ta kostka nam uratuje życie.
Miały się tak rewelacyjnie te belki trzymać na tej przyczepie, a to też nie do końca chyba tak jest. Mówisz, już mam pełno, to ty możesz resztę zebrać. Żebyś no, wiedział w ogóle. Też będziesz miał, podejrzewam, jeszcze pełną belki. Czekaj, krócie, jeszcze jedno sadzimy. Zobaczcie, one są spięte pasami i jak się bujają na tej przyczepie mimo wszystko. One strasznie wywrotne, te przyczepy są. Za duży jest środek ciężkości do góry chyba. Albo za małą masę mają. Masa ze rzeźby. Wiadomo. Ty no, 3% mi brakuje. It was at this moment that he knew. He fucked up. To żyć robię. Mało życie. Oj. Co tu się spadło? Wojta, z pomocy potrzebuję. Musiał turę podnieść. Powiem wam, pechowy ten odcinek jest. To gaś silnik. No to ktoś tu belkę postawił, ja nie wiem. Gaś silnik. Bo olej się wyleje i go zatrzesz. Czekaj, ja go położymy tu balota. Chuźniemy go. Ty mu zabierz spod kół balota. On ma balota tu z tyłu. Część z drogi. Bo jeszcze będziesz miał wpisane w papierach, zginął na stanowisku pracy. No, ale to zwolnienie jest 100% płatne. Co mu po zwolnieniu, jak będzie martwy? Nie, może nie, ale kobiety już się coś przyda. Nie słyszałeś, Adam bierze udział w roli szuka żony. Aha, no czekaj, będę czekaj do końca, bo ja podobno biorę udział, ale wizytówka w programie była u Wojtku, nie u mnie. Także to nie wiem, kto to bierze udział. Po prostu Wojtek do ciebie napisz. Weź tu Rabdu. Tyson, zakryj uszy. Potrzebuję te nauszniki chyba. O, jak ładnie. Dziękować. Zobacz, a nie przyszli zapytać się, pomóż wam koledzy coś? Podbieracz w górę i pojechali. A kto kuźwa się siedział po krzokach, się chował kuźwa, nie żeśmy robili w polu? No to może się nie wyrobili. No właśnie widzę, żeśmy się nie wyrobili. No. Miałem ten żebyś mi mówił, że tam z krzaków, że wyszedł, a poskonił. No. Jakbyście... Byłoby już po robocie, jakbyście sznurka nie zapomnieli. No i jest dla... Byłoby już całkowicie po robocie. 16 na do spoma iść? Tak. Czy chcesz się zamienić ciągnikami? Ja wezmę tamtego ze CS-a, a ty weź to. Dobra, jedź 16. Tylko nie przepsuj. O, nie zepsuj. Few moments later. My tak korci, żeby coś obkosić. O kurcze! Zwaliłeś się. No. I dać młodemu. Tak powoli jechałem ciągnikiem? No, czarny dym. W momencie. Nie, no to jest jakiś pechowy odcinek. Nie. A zdążyliście powiedzieć, że nie popsuj. No. Jeszcze do nas wiadomość nie doszła. O kuźwa. Ty, postawiłem ciągnik i chciałem prawie ten, co się znowu przewróciłem. Nie będę tam na razie szedł, żeby to zobaczyć. Lepiej chyba nie. 16 będziesz sobie musiał klepać. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ty moim ciągnikiem pojechałeś. Dlatego ja się cieszę, że moim nie pojechał, że ty moim jeździsz. No to są moje twoje? Czy myślałem, że to są firmowe? To jest firmowe. Ale każdy ma przypisany. Ty gdzie ja teraz taki błotnik dostanę? Ty kurwa, ma pizzo błotnik, a to mu się martwiło dach! Ty się nie denerwuj, z jego 60 wyciągnię, sobie dam. Nie, no i muszę będę musiał 16 malować.
przyjedzie to którymś turem? Podniesie mi przyczepę? Skończymy robotę, to pojedziemy. To ja tu leżę na zakończę. No to idź z buta teraz na gospę. Nie no, ciągnik jest na kołach, nie? Tylko że przyczepa nie jest. No normalnie fail za failem dzisiaj. Tak jest, jak się pije cały dzień poprzedni, to potem... Jest. Też jestem tego samego zdania. Jeszcze jakby pił coś porządnego, tak jak my to mamy, firmowe, a nie jakieś kurde siki, co oślepnąć gdzie. No bo widzisz, mówiliśmy może że natura to trzeba cedzić. A on przez kromkę razową to zawiesz. No to ja cedziłem jego przez zęby. Dobra. Weźmiemy dwie przyczepy na gospę, czy jedną? Nie weźmiemy. To załadujesz reszta... na górę? No zaraz zobaczę, czekaj. Few moments later. Jeny, położył to jednak. Położył. Tylko ten, jak dojedziesz, to będzie dobrze. Tylko no. Trzeba równo z obydwu stron położyć, bo ci się będzie kołysać. No właśnie tego się obawiam. Pamiętaj, że jadę twoim ciągnikiem. It was at this moment that he knew. He fucked up. My to musimy razem zimą klepać. No, bez kitu. Tak, chyba bieda by zaklepać. Czekaj, weź, trzeba dołożyć najpierw z tej nowej strony trochę, bo ona się gibnie zaraz na dół. To nie ma szans, żeby dojechać. No też mam takie... z pewną dozą nieśmiałości na to patrzę, ale... Pojedziemy turami z boku. Mhm. Co mu się przezywacie? Patrz jaki wygadany się zrobił. To jest taki mądry, nie? Ciekawe, kto tu leży na zboczku. Ja tutaj ładnie. Kto leży, to leży. No, to trochę tym belekie. Trochę. Tak. No świetnie to się ładuje dzisiaj, nie? Fachowo, po prostu rewelacja. To jest normalnie szok, nie? Co się dzieje? Nie pozwolisz, że podjadę do Wojtka, bo to u ciebie trochę dłużej schodzi. To te dożynki wczorajsze my tak rozwaliły. No, na pewno. Ej, Wojtek. Dobra, to jadę do Stoga w Amerykę. Kruchy, dawaj, wiązaj! Powtórzę, jak ten, jak małpa wskoczył. No to jeszcze do przeciwwagi. Mówisz, jeszcze jedną wyżej? No, to ty, a tam gałęzie są. Będziemy ze ścierkami szli przed tobą. Czekaj, kruchy. Po masce, po dachu. Uciekła. Ciekawe dlaczego. Przywiązuj. O. Nie. Ona się kołysa jak łajba na morzu. Co ty gadasz? Gdzie jesteś, Wojtek? O, po Wojtku to łatwiej wchodzi. Tak, całe życie na czyichś plecach. Poczekaj, Wojtek. Wchodzisz. Poczekaj, nie ruszaj mi się, bo mi belka ucieka. Spadłem A co to, dziura? Ale jak trzyma, pa, a, pójdź. Janusza gro biznesu. Czekaj, no, grałeś kiedyś w kosza? No,
Dobra, jadę. Nie za podanie do mnie. Jeszcze jedno by trzeba było tu wsadzić chociaż. Już kurka nie dojedzie, nawet z tego pola nie wyjedzie. Żebyś wiedział, jak będzie. A tu jest tu ten stuk nasz po prawo? Tak. No. Bo stuk jest taki, ja że nie... jeden transport i stogu nie ma. Nie no, dwie przyczepy. No myślałem, że będzie więcej. 340 bel. Chodzi, co wy gadacie? Tyson, chodź asukuracyjnie. No już relacja. Czekaj, włączę koguty, jakby mnie ktoś nie widział. Uważ, żeby za krzaku ci ten. Będę może gdzieś na tym, na rogu gdzieś leży, to jak się rozpędzisz, będziesz leciał. Bo tu przez sąsiada pole na ukos. Tak, kukurydza, patrz, wykoszona jest. Nie, czy lepiej po drodze? Po drodze chyba lepiej, nie? No, albo jak ciśnie. Po i leży. O, i drzewo, i o gałęź zahaczył. Ale pasy dobre, bo nie spadły. Już widzę, co tu się stanęło. Jeszcze jedną akcję ratunkową trzeba zrobić. My z Tysonem mamy fire, jak się ktoś śmiał. Pomogłem ci, wrzuciłem jedną belkę ręcznie. A ja ci pomogłem, zabierałem ci z twojej prasy ten, wszystkie baloty? Już na bałaganie musiałem posprzątać. Ta linkę zaczep i ciągnij do gospodarstwa. Jeszcze mi sprzęgło, nie dość, że mi pogał Ursusa, to jeszcze mi sprzęgło spali. No czepiaj ten dyszel. No, za... Poczekaj, daj. Łapcie niżej. Niżej łapcie. Albo jeden tutaj na dole, a drugi na ten. A drugi z drugiej. Lepiej dociskać do dołu, niż podnosić do góry. No zobacz, ja będę ponosił, a ty będziesz dociskał. Ale weź, złap sobie pod belkami. No i będzie problem. Dobra, jakie kurwa siłowniki mam. Zobacz, jakie mam siłowniki mocne. Szybko. Nie no, to powiem wam, to print screen, nie. No to porobili chyba dzisiaj. Ale że ci do zęby nie powłamywały. No bo to są z tego. Nie będę lokował tu produktu. Opa. O, uda im się. Dawaj, bo ciągnę. Dobra, stój. Tylko, teraz. Że ja teraz piszę. A to czekaj, tura do góry. Podnosz tak, tura. Jak żeby tura do góry, to zaraz polecę z przyczepą. Poczekaj, zaraz obiadę dookoła. Stójcie. Będę musi podczepić. No właśnie... Ja mam bite. No, dobra. Masz wiele? Masz. Dobra, to ja się wycofuję. Dobra. Zakręt śmierci. Tylko, że... Dobra. Dobra. Poleci. Dobra, stop. A to faktycznie, to że z dołu, z górki jest, patrz, tak po ukosie. Tyson, chodź, staniemy tutaj. Jak kurczę będzie jechał, żeby nie nurkowała. Nie skręcę tak mocno, będę, bo ci zaraz będzie też nurkować. O, już 16 klekocze. Dostała. Na garu. Adam, co ty tam tym krowom robisz, że się nic nie odzywasz? Urzędziłem właśnie. Ja tam, kruchy jak profesor. Będę chyba pomału tu nie wjeżdżał.
Nie, pomału, ale ja bardziej chciałem zakręt, wiesz? Czy będziemy jakieś stawiać, czy gdzie będziemy te sumy dawać? Chyba sobie... Pod wiatę. No, a, tylko trzeba sprzęt tam przestawić pod wiaty. A on chyba jest z boku, mi się zdaje. U, ale się kołyszy. Ogólnie tą przyczepą nie można zaostrzyć zakrętów robić. Można. No, tylko za gwałtownie. Ojojoj. Ojojoj, co się stanęło? Ojojoj. It was at this moment that he knew. He fucked up. Wow! Oj, szesnastka! Oj, zobacz, szesnastkę widziałeś? Co się zrobiło? Ale ja nie wywróciłem ciemnika. No, no widać tu kierownika, jak kto jeździ. No powiem wam, będziemy mieli rekordowy odcinek. Chyba, że go potnę. Rekordowe fajne, jeszcze na koniec odcinka cię nakułem. No. Ała. No ogólnie rzecz biorąc... No, co mi podchodzisz pod widły? Ty specjalnie tak jeździsz, żeby mi tutaj zatłuc. Jak tam, Adam, gonią się te krowy czy nie? Mają ruje? Może nie znam. Ty miałeś układy z tym węzejem, to może się nam wyczkoli. No nie wiem, no ty oprzątasz, to widzisz zachowanie reniferów. Nie no, to niemożliwe jest, nie? Takie rzeczy się nie dzieją normalnie. Belen, nowa ksywa, Belen niszczyciel. Czekaj, żeby dobrze było widać nik, nie? Czekaj, już odjeżdżam. Ale ja tu przegląd robię, chłopaki. Czekaj, ja go zaraz podniosę. Nie no, zjedzie sam chyba. Czekaj, czy... Upłakałem się teraz. Czy coś jeszcze może pójść nie tak dzisiaj? Adam, a lepiej się od tej wieży, bo czasami może się przewrócić. Gdzie jest ten trasy masz, mamy? Jeszcze nigdzie. I widowało, że tu gdzieś ten Adam postawił. Zostawiłem go przy wiatru tam, taką... To co się kruchem tu robi. No, a będę skąd może wiedzieć, która mi się wiatra podoba. Dobra, chodź tutaj z tą prasą, to się ładnie pożegnamy chociaż. Już znalazłem, ale jak on tam wjechał? Nam się podłoga podnosi. Ja się już zgubił. No chodź. Jestem. No. Aha, dobra, bez zbędnego przedłużania kończymy, żebyśmy nic więcej nie zepsuli już dzisiaj. No, to tak. No, do widzenia. Cześć. Na razie. Na razie, ho. Uczniu. O, gul. To nie był zwykły przełyk, no to nie był przełyk zawodowy. Dobra, już tego nie będziemy drążyć. Na razie, cześć. Cześć.